Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Tak, tak, Pogoń FM w drodze do Europy. Dzisiaj świętujemy mały jubileusz, 80. wydanie naszej audycji. Powtarzam, 80. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dobry wieczór, witam. I Sebastian Rożkowski, Super FM. 80. Na setkę jakiś torcik ogarniesz chyba. No coś trzeba będzie pomyśleć. Także 80 odcinków? Nie, no zleciał ten czas. Pamiętam jeszcze, jak nagrywaliśmy pierwszą audycję, także ten stres, który się pojawił wchodząc wtedy pierwszy raz do studia. No fajnie, że jesteśmy cały czas w eterze, cały czas mamy możliwość wygadania się na temat tego, co dzieje się wokół Pogoni Szczecin i to mnie bardzo cieszy. Ja muszę zadać sobie bardzo ważne pytanie. Czy ja powinienem podczas meczu z Rakowem zostać w domu? Myślę, że tak. Dziękuję. Tego się spodziewałem. A to dlatego, że w sobotę miałem uroczystość rodzinną. Nie byłem na warcie, a tu proszę bardzo, cyk pyk i 3-1. Twoje podsumowanie meczu? Kamień z serca. Myślę, że tak można ten mecz podsumować, bo jeszcze po pierwszej części spotkania zadzwonił do mnie jeden kolega właśnie też z pytaniem, jak ten mecz wygląda, bo nie miał okazji być na stadionie i ja byłem bardzo zły, bo widziałem statystyki w przerwie. Pogoń oddała 2 strzały, Warta 8. Oczywiście Pogoń no, grała lepiej w piłkę, no ale to już wiemy, że często tak jest, ale ta lepszość nie przekładała się na wynik. Remisowaliśmy 1-1 po głupim błędzie gdzieś w obronie, no ale w drugiej części meczu to już pełna dominacja. No oczywiście Warta miała swoje okazje gdzieś tam po kontrach, wyprowadzając swoje sytuacje, ale to już było przy stanie 3-1, gdzie tak naprawdę no, było wiadomo, że Pogoń ten mecz wygra i dopisze sobie w końcu upragnione 3 punkty do swojego dorobku. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, duży kamień z serca, fajnie, że się udało, fajnie, że udało się zrobić to w Szczecinie. I oby teraz już było tylko lepiej, bo no, drużyna ma potencjał, potrafi grać w piłkę, ale nie potrafiła tego przełożyć na gole w ostatnich meczach. No i bardzo fajnie, że zadebiutował Przyborek. Nie wiem, czy oglądałeś kulisy tego spotkania, co mu Kamil Grosicki w szatni powiedział. Ja mu tego samego życzę, żeby nie był gorszy od Osumane Dembele. Także Dembele jest chimeryczny. Dlatego, żeby nie był gorszy. Nie był gorszy, to myślę, że już będziemy tutaj mocno, mocno zadowoleni. Oczywiście uśmiechamy się pod nosem. Fajnie, że ten młody chłopak 16-latek wszedł na boisko, zaliczył 12 minut. Przede wszystkim wszedł odważnie w ten mecz. Wiadomo, graliśmy z Wartą, ładnie tam nawinął, nie? Tak, graliśmy z Wartą, która przegrywała już z nami 2 golami. To też jest troszeczkę inaczej, troszeczkę łatwiej. Nie wiemy, jakby to wyglądało od początku meczu, ale on wszedł bez bojaźni. Szukał gry, szukał piłki, podawał się kolegom do grania. Jedna sytuacja z Szklecka, gdzie Adrian Lis obronił jego strzał nogą i tu mi się bardzo podobała reakcja Adriana po tym, no nieudanym strzale, powiedzmy sobie, szczerze, gdzie taka młodzieńcza złość gdzieś tam machnął ręką, zdenerwował się, że ta piłka gdzieś nie wpada do siatki. No już mówiliśmy o tym chłopaku. Gdzieś ta droga Kacpra Kozłowskiego poprzez Bałtyk Koszalin do Pogoni Szczecin, no i aby później było jeszcze lepiej, także na ten moment cieszmy się, że młody chłopak wchodzi bez jakiejś bojaźni w PKO BP Ekstraklasę. Pierwszy zawodnik z rocznika 2007 w naszych rozgrywkach, także to też warto podkreślić. Wtedy świętowałem swoje okrągłe urodziny, nie powiem, które. Ja też. Miałem wtedy okrągłe urodziny, 20. Ja mogę się pochwalić. To no były 20. Ja 30. No. Także fajnie, że taki młody chłopak wchodzi gdzieś tam bez bojaźni, pokazuje się z dobrej strony. No i teraz niech walczy o kolejne minuty. Zresztą za chwilę usłyszymy samego Adriana, co miał do powiedzenia po tym debiucie w rozmowach z naszym portalem Pogoń.net i dla naszych słuchaczy w Super FM. Krótko, ale bardzo treściwie. Widać, że to chłopak z dobrze ułożoną głową wie, że jak dużo pracy jeszcze przed nim, żeby być naprawdę dobrym piłkarzem. Pogoń wygrała 3-1, ale też warto wrócić do składu, jaki wystawił w tym spotkaniu trener Jens Gustafsson, no bo zmian było trochę. Zmian było trochę, przede wszystkim wymuszona zmiana Benedikta Cecha, co dla wielu było pewnie gdzieś tam zaskoczeniem. Bo sam do ciebie pisałem, gdzie jest Benedikt. Tak, wiemy, że gdzieś tam jakaś choroba, przeziębienie pojawiło się w jego przypadku. 2 dni przed meczem jeszcze trenował, bo kolega z redakcji Dominik Markiewicz był na treningu. Benedikt normalnie trenował z zespołem, gdzieś ta choroba musiała pojawić się najprawdopodobniej dzień później, albo nawet w dniu meczu. Ale nasza obrona w zestawieniu Kosta-Smalec wyglądała naprawdę dobrze i tu takie pytanie do ciebie, chociaż już ci dałem podpowiedź. Wiesz, kto był najszybszym piłkarzem Pogoni w tym meczu? Kto zaliczył najwyższą prędkość? Malec. Tak, dokładnie, Mariusz Malec. Nie wiedziałem co dla mnie, co dla mnie jest zaskoczeniem. Trochę ci podpowiedziałem, tak, ale to było dla mnie takie zaskoczenie, że Mariusz Malec jest w stanie
wykręcić taki wynik. Nie Kamil Grosicki, nie młody przyborek, nie Pontus Almqvist, tylko właśnie Mariusz Malec gdzieś tam pewnie przy jednym z powrotów zaliczył taką wysoką prędkość w tym meczu, że był po prostu najszybszy w barwach Pogoni Szczecin. Luka Zachowicz przede wszystkim też od początku meczu i bardzo mi się Luka w tym meczu podobał. Ale on jest stworzony do gry kombinacyjnej. Tak, i fajnie, że miał okazję właśnie pograć trochę z Kamilem Grosickim, z Sebą Kowalczykiem. Fajnie wyglądał taki trójkącik i tutaj duże pochwały dla Luki, bo to jest piłkarz do takiej małej gry stworzony. Musimy to wykorzystywać i widać, że można to robić, bo fajnie to wyglądało i przyniosło przede wszystkim bramki, bo w zasadzie gol i asysta Luki Zachowicza w tym spotkaniu, także oby w kolejnych meczach nie gorzej, a może nawet i lepiej, bo Luka jest naprawdę świetnym piłkarzem i ja mu życzę naprawdę, naprawdę jak najlepiej. No i co ważne, mogło być zdecydowanie wyżej, wyższe zwycięstwo Portowców. Rozmawiałem z Kubą Lisowskim, którego, gdy byłem chory, gościłeś tutaj w naszym studiu, o tej akcji Pontusa z Sebastianem Kowalczykiem. Ja uważam, że Pontus powinien strzelać sam. On chciał mieć asystkę. Kuba twierdzi, że jak najbardziej dobrze podawał i że tam trochę nie najlepiej zachował się Seba Kowalczyk. Tak, tę sytuację można było skończyć w dwa sposoby tak naprawdę. Mógł uderzać Pontus, który był w dobrej sytuacji strzeleckiej, ale gdy już podał do Kowalczyka, Kowalczyk powinien uderzać z pierwszej piłki. Tak, niepotrzebnie tak. Seba przyjmował sobie tą piłkę, chciał gdzieś mijać bramkarza, tam już pojawił się w świetle bramki obrońca, no i zrobiło się nieciekawie. Szkoda tej sytuacji, bo to na pewno też dałoby takiego kopa do przodu Sebkowi Kowalczykowi, chociaż on i tak póki co notuje liczby, tak? Bo trzeba sobie to powiedzieć, zaliczył gola w meczu z Widzewem. Łodzi, tak. Teraz zaliczył asystę przy pierwszym trafieniu w tym meczu Leonardo Kutrisa. Także no, fajnie. Mnie bardzo ta bramka Kutrisa cieszy. Mnie też bardzo cieszy, bo ten zawodnik zalicza dobre wejście w Pogoń Szczecin. Tak? On został rzucony od razu do gry po pełne 90 minut w zasadzie od początku rundy wiosennej. Widać, że ma pewne jeszcze problemy z taką, ze zrozumieniem się z kolegami na boisku, ale jest pozytywną postacią. Teraz ten gol też, mam nadzieję, że doda mu takiej większej pewności siebie i będzie jeszcze ważniejszym zawodnikiem dla Pogoni, bo po drugiej stronie biega Valquist, który no umówmy się, póki co wygląda naprawdę bardzo przeciętnie, ale też musimy pamiętać o tym, jak wygląda jego okres przygotowawczy, bo tam były kontuzje, były choroby i on dopiero też wchodzi do grania na takim no powiedzmy sobie wysokim, ekstraklasowym poziomie i oby dał taką wartość, jak daje Kutris, to wszyscy będziemy zadowoleni. No i jeszcze warto powiedzieć o Maćku Żurawskim, który przyjechał do Szczecina, no i pokazał się strzelając bramkę. Pokazał się strzelając bramkę. Chwilę wcześniej był też rzut rożny, gdzie Maciek zgrywał piłkę do tyłu i później był akurat, no ja robiłem zdjęcia na tym meczu, więc dokładnie widziałem jego reakcję, był taki niepocieszony, że ta piłka gdzieś tam nie przeszła, tam właśnie chyba Valquist go zblokował, no ale chwilę później się już to udało. Trochę szczęścia, mogła być lepsza interwencja Dante Stipicy, no ale tam był ścisk w polu karnym. Umówmy się, no, wymagamy od Dante, że takie sytuacje po prostu wyjaśnia w bardzo prosty sposób, po prostu łapiąc piłkę i ja cały czas liczę, że Dante pokaże te swoje walory, które prezentował w dwóch pierwszych sezonach po przyjściu do Pogoni Szczecin. Na ten moment tego nie ma. Maćkowi udało się strzelić bramkę. Fajny moment dla Maćka Żurawskiego, bo spędził tutaj wiele lat od wieku juniorskiego i na pewno chciał pokazać się szczecińskiej publiczności, włodarzom, trenerom, którzy no gdzieś w pewnym momencie musieli go skreślić po prostu, tak? Z tej kadry pierwszego zespołu i Maciek miał okazję do tego, żeby o sobie przypomnieć. 9482 osoby oglądały ten mecz. Najgorszy wynik od momentu otwarcia stadionu, chociaż to i tak jest wynik, który dość mocno zaskoczył mnie pozytywnie, bo jeszcze nawet w dniu meczu myślałem, że tych kibiców będzie około 1000. Około 8, nie? Tak, gdzieś 1000, 1500 mniej, więc jest to wynik, myślę, że no dobry na to, co się działo przez te ostatnie tygodnie, jak wyglądała atmosfera wokół klubu, jak wyglądało podejście kibiców, no bo przecież też czytamy te wszystkie wypowiedzi w internecie, czy to u mnie w serwisie, czy na Twitterze, było widać duży zawód wśród fanów, że kolejny sezon gdzieś tam stracony i nawet ciężko będzie powalczyć o te puchary. No, Pogoń wygrała, Pogoń jest w tej chwili blisko cały czas czołówki, ma możliwość walczyć. Lech przegrał. Mamy cały czas możliwość walczyć o te trzecie, czwarte miejsce, które mamy nadzieję też da grę w pucharach.
i jesteśmy w grze o te miejsca, ale już teraz ruszyła sprzedaż biletów na mecz z Rakowem Częstochowa. Już jest nieźle, nie? I tam już jest nieźle, już jest ponad 6,5 tysiąca sprzedanych wejściówek, czy inaczej, może kibiców uprawnionych do wejścia, bo w tej liczbie są też karnety, także no wygląda to lepiej niż w przypadku meczu z Wartą. W tej kolejce i Widzew, i Krakowia, czyli nasi bezpośredni rywale do gry w europejskich pucharach, no przepchnęli nogami w ostatnich fragmentach meczu i w ostatnich minutach swoje zwycięstwa. Tak, oglądałem mecz Widzewa i byłem ciekaw, jak oni wypadną w takim kolejnym meczu, bo oni oczywiście punktowali. Z Jagiellonią skończyli remisem w doliczonym czasie gry. Z Pogonią także. No tak. Także punktowali, ale na pewno też nie było to takie punktowanie, jakiego by w Łodzi oczekiwano po tej rundzie jesiennej i byłem ciekaw, czy gdzieś tam nogi nie zadrżą. No wyrównany mecz ze wskazaniem na Widzew oczywiście, bo Widzew grał u siebie i wyglądał naprawdę solidnie. Udało się wepchnąć tę piłkę do bramki już w doliczonym czasie gry. No to już taka wydaje się domena Widzewa, który walczy po prostu do końca w każdym spotkaniu. Może brakuje gdzieś tam umiejętności, ale nie brakuje tych cech wolicjonalnych i tej zawziętości. Zasłużenie wygrali ten mecz, bo byli lepsi, a my musimy dalej szukać swoich szans. Teraz nie oglądać się na innych. Dokładnie. I zobaczymy przed 34. kolejką, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu i co musimy jeszcze zrobić w tym ostatnim meczu, żeby dało nam to ten cel minimum. No bo umówmy się, to jest coś, o czym mówiliśmy od dawna, że jest to cel minimum, czyli gra w pucharach w kolejnym sezonie. No ale to teraz urasta już do rangi takiego celu sezonowego. Audycja Pogoń FM w drodze do Europy, 80. wydanie. Już za chwilę dowiecie się, kto został super piłkarzem meczu z Wartą. Zostańcie z nami. Super piłkarz meczu. To sprawdzamy teraz najpierw, ile ankiet wpłynęło. Zauważyłem pewną zależność. Gdy wygrywamy, jest tych ankiet trochę mniej, więc chyba w momentach, kiedy nie idzie Pogoni i przegrywamy... Jest większy nerw. Chcą je tak pokazać. Chcą się wyżyć. Tak. Ankiet tym razem 3766. No i dobra, miejsce piąte? Pontus Almqvist z notą 6,64. Pozycja czwarta? Trochę chyba na zachętę. Adrian Przyborek, nota 6,66. Przed chwilą się zastanawiałem, czy on będzie w tej piątce, ale dobrze, fajnie, rzeczywiście na zachętę. Miejsce trzecie? Leonardo Kutris, 7,44. Słusznie. Miejsce drugie? Kamil Grosicki, 7,99. I pozycja pierwsza? Luka Zachowicz z notą 8,11. Dobra, to co za chwilę na naszej antenie? Za chwilę usłyszymy pomeczowe wypowiedzi trenerów Dawida Szulczka oraz trenera Jensa Gustafsona, a następnie usłyszymy, co do powiedzenia po swoim debiucie miał Adrian Przyborek, no i dość długą wypowiedź Damiana Dąbrowskiego, który podsumował wszystko to, co działo się w trakcie meczu z Wartą, ale i przed. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. No to teraz przenosimy się na pomeczową konferencję trenerów. Posłuchajmy, co szkoleniowcy obu zespołów mieli do powiedzenia. Chcieliśmy na pewno dzisiaj zagrać odważniej, niż miało to miejsce w innych spotkaniach. Pogoń zrobiła w poprzednich dwóch meczach jakieś 50 takich akcji, jak zrobiła dzisiaj pierwszą i zdobyła bramkę. Wtedy bramek nie zdobyła, więc siłą rzeczy kiedyś tą bramkę musiała zdobyć, bo miała bardzo dużo sytuacji już w dwóch meczach poprzednich. Akurat dzisiaj już przy pierwszej akcji to się udało, natomiast... Gdybyśmy tylko tą akcję wycięli, to uważam, że ten pierwszy kwadrans był dobry. I tak całościowo, jak ktoś by wrócił do odczuć tego, jakie były w przerwie, to wydaje mi się, że graliśmy dobre spotkanie. Wydaje mi się, że dobrze ustawialiśmy się i potrafiliśmy zniwelować pressing Pogoni. Uważam, że i z piłką, i bez piłki realizowaliśmy dużo dobrych rzeczy. Szkoda też tych stałych fragmentów, że już wcześniej nie wpadła bramka. Natomiast bardzo źle rozpoczęliśmy drugą połowę. Tak naprawdę już w 52 minucie podjęliśmy decyzję o zmianach i w momencie, kiedy mieliśmy dwóch zawodników gotowych do wyjścia, straciliśmy bramkę na 2-1, za chwilę na 3-1. Już było ciężko, cała reszta wynika z tego, że też chcieliśmy odrobić wynik, zaczęliśmy grać bardziej ofensywnie, asekurowaliśmy już akcję tylko trzema piłkarzami, siedmioma atakowaliśmy, stąd te kontry Pogoni. Natomiast do momentu, kiedy trzymaliśmy taką strukturę, pięciu jest pod piłką, pięciu atakuje, wszystko wyglądało całkiem dobrze. Myślę, że musimy się rozwijać i grać bardziej odważnie, natomiast też... Dzisiejszy mecz chyba pokazał to, że co mówiłem na konferencji przedmeczowej, że Pogoń to drużyna, która pewnie będzie grała w pucharach. Jest to top 4 naszej ekstraklasy. Geniusz Grosickiego, asysta kapitalna, później gol na dużym spokoju. Pewnie się ten mecz kibicom generalnie przed telewizorami podobał, ale my
ludzie związani z Wartą te odczucia mamy średnie. Of course I'm very happy for the win. Oczywiście jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa. Jestem bardzo dumny z zawodników i z tego, jak radzili sobie z sytuacją przez cały tydzień. I to zwycięstwo i ich gra jest dla mnie powodem do dumy ze wszystkich zawodników. Nie wiem, czy są jakieś momenty, jeśli chodzi o grę, o których należy rozmawiać, ale z pierwszej połowy nie byliśmy zadowoleni. Zdobyliśmy fantastyczną bramkę, ale to w zasadzie było wszystko. I mieliśmy świetnych pierwszych 15 minut drugiej połowy, gdzie pokazaliśmy nasz wysoki poziom, naszą jakość. I myślę, że zakończyliśmy i wygraliśmy ten mecz w świetny sposób. Należy wspomnieć o tym, że na boisko wszedł Przyborek, który ma 16 lat i to jest świetny zawodnik dla Pogoni zarówno teraz, jak i w przyszłości. Za nami już wypowiedzi trenerów, a już za chwilę na naszej antenie wypowiedzi piłkarzy. Adrian Przyborek i Damian Dąbrowski pojawią się na naszej antenie za chwil kilka. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Zgodnie z zapowiedzią Sebastiana, za chwilę usłyszymy wypowiedzi Adriana Przyborka i Damiana Dąbrowskiego. Na sam początek chciałbym podziękować przede wszystkim kibicom, że przyszli na stadion i nas dopingowali. Mam nadzieję, że w następnym mecze u siebie będą w liczniejszym gronie. Cieszymy się na pewno ze zwycięstwa, bo to jest najważniejsze. Wiadomo, debiutem, ale czym dalej. Będę musiał ciężko pracować i będę pracował na to, aby zyskiwać więcej minut, bo to jest teraz najważniejsze. Wyszliśmy na prowadzenie w dzisiejszym spotkaniu, ale później straciliśmy kontrolę nad tym meczem. Trzeba sobie powiedzieć jasno, nie do końca taktycznie to tak działało jak powinno i Warta po prostu spychała nas do defensywy. Później wyrównała w przerwie. Przerwa też nie należała do najłatwiejszych, ale gdzieś w głębi duszy też to człowiek czuł, że ta druga połowa już nie może być taka sama jak ta pierwsza i faktycznie tak się stało. Wyszliśmy bardzo mocno nastawieni, że musimy wygrać to spotkanie i tak naprawdę druga połowa była już tylko pod nasze dyktando i mogło skończyć się jeszcze wyżej. Przede wszystkim ten transparent to była dla nas niespodzianka. Nikt z zawodników nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Na radość po golu też muszę tu powiedzieć szczerze, że to nie było nic planowanego. To była czysta, spontaniczna radość, która też jakby odniosła się do całej sytuacji, bo prawda jest taka, że gdzieś po meczu w Białymstoku mówiliśmy sobie, że trenerzy mogą dużo pracować, wiele rzeczy dla nas szykować, ale koniec końców to pierwsza jedenastka i zawodnicy, którzy wchodzą na boisko, to później oni muszą realizować założenia i grać i strzelać gole, a trener za nas nie wyjdzie i goli nie strzeli, więc my sami po prostu czuliśmy takie poczucie obowiązku, że to od nas wszystko zależy na boisku i tylko po strzelonej bramce po prostu spontanicznie pobiegliśmy z radością do całej ławki, bo my jesteśmy jedną drużyną, my sztab szkoleniowy, chcemy, żeby to byli też kibice, jak i włodarze klubu i żebyśmy po prostu wszyscy szli do jednego celu i grali do jednej bramki. Przede wszystkim u nas jest taka sportowa złość. Ja przede wszystkim po ostatnim gwizdku wiadomo, była we mnie radość, ale taka można powiedzieć słodko-gorzka, bo przede wszystkim jakie w sobie miałem uczucia, to po prostu dużo emocji i to, że my na 12 punktów mamy dopiero 4 i ja wiem, że tych punktów zdajemy sobie sprawę, że powinno być więcej i czujemy też, że po prostu do takiej gry, którą pokazywaliśmy do tej pory, tych punktów powinno być więcej i nie chciałbym, żebyśmy teraz cieszyli się po tym jednym zwycięskim meczu, tylko założenie jest takie, że my dalej będziemy ciężko pracować i liczymy, że zaczniemy serii nie punktować i po prostu takie jest w nas nastawienie, także po tym ostatnim gwizdku było trochę radości, ale ta radość była taka, można powiedzieć, trochę nieczysta, bo ona była z taką po prostu złością sportową,
że my wiemy, że takie mecze po prostu powinniśmy wygrywać. Oczywiście to jest tylko sport i nie zawsze się to układa tak, jak człowiek sobie zaplanuje, ale my wiemy, że tą drużynę po prostu stać na dużo i myślę, że to jest taki dobry bodziec, że teraz drużyna tylko radośnie po prostu po takim spotkaniu baluje, a po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że za tydzień gramy kolejny mecz, który chcemy wygrać i twardo stąpamy po ziemi. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy nam się będzie grało łatwiej, czy gorzej. To jest szczerze chyba tak naprawdę nieistotne. My po prostu chcemy robić swoje, walczyć o każdy metr boiska i wierzymy, że mamy w sobie tyle jakości, że z każdym jesteśmy w stanie po prostu zwyciężać i tak to wygląda. Tak jak mówię, to są takie mieszane emocje, że z jednej strony jest coś takiego, że w końcu, bo po trzech meczach mieliśmy tylko punkt, nie tak sobie zakładaliśmy start tej rundy. Z drugiej strony jest też radość, no bo ta radość musi być, bo długo na nią czekaliśmy, więc to jest też naturalne, że to musi być. Ale jest też takie poczucie, że to zwycięstwo przyszło dopiero. My po prostu wiedzieliśmy, że to zwycięstwo powinno przyjść dużo wcześniej, bo nasza gra nie była zła. Sytuacje były i tak naprawdę sami się w pewnych momentach zastanawialiśmy, o co chodzi. To nie tak powinno wyglądać z dorobkiem punktowym, jak jest i po prostu takie emocje nam towarzyszyły. To były wypowiedzi piłkarzy Pogoni po meczu z Wartą Poznań, a my już za chwilę zajmiemy się meczem z Wisłą Płock, ale nie tylko. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. 80. wydanie audycji Pogoń FM w drodze do Europy trwa. Zanim porozmawiamy o meczu z Wisłą Płock, o meczu wyjazdowym, który przed nami, to warto spojrzeć na tabelę. Na górę zawsze dokładnie patrzymy, ale kiedy teraz spojrzymy na dół, po tych ostatnich zwycięstwach Miedzi i Korony, no to ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, kto spadnie z tej ligi. Spadają trzy zespoły. Wydaje mi się, że nawet jeszcze Warta czy Wisła Płock nie mogą być pewne utrzymania, bo tych spotkań zostało jeszcze sporo, dokładnie 13. Myślę, że w tej chwili 7 albo nawet i 8 zespołów może myśleć o tym, że będzie grało do samego końca o utrzymanie. Dla atrakcyjności rozgrywek jest to oczywiście jak najbardziej pozytywne. Tak, patrzymy na Miedź, bo tam Kamil Drygas, patrzymy na Koronę, bo tam poszedł Kostosz. Tak. Więc na pewno będzie tam dużo emocji. Wydaje się, że dużo więcej niż w czołówce naszej ligi. Chociaż zobaczymy. No, liga jeszcze ma do rozegrania trochę spotkań i jeszcze sporo może się wydarzyć. Tym bardziej, że Raków teraz jedzie do Białegostoku, gdzie nie gra się łatwo. Legia ma mecz u siebie. Zobaczymy, jak sobie poradzi i zobaczymy, jak ta ligowa czołówka będzie wyglądała po tej serii gier. Także na pewno liga będzie do samego końca ciekawa w tej dolnej części tabeli, jeżeli o to pytasz. Mhm. Ja czekam na dobre kolejne występy Kamila Drygasa, bo widać, że on powoli też rośnie w drużynie Miedzi. Odżywa i ja mu naprawdę bardzo dobrze życzę. Ten mecz, o którym mówiłeś, Legii, to mecz z Widzewem Łódź, 24 lutego, godzina 20:30. Będzie trzeba to spotkanie obejrzeć i się przyjrzeć obu zespołom. W ogóle piątek trzeba poświęcić naprawdę mocno na Ekstraklasę, bo wcześniej jest mecz Jagiellonia Rakowa, tak o którym powiedziałem. Także dwa bardzo ciekawe mecze dla czołówki tabeli. Rozgrywane będą już w piątek, no i później czekamy do niedzieli na mecz Pogoni Szczecin w Płocku. Także no zobaczymy, jak to będzie się układało w tej serii gier. Raków i Legia mogą sobie już zbudować jakąś tam przewagę i później tylko spokojnie spoglądać na to, co robią pozostali. Wisła Płock to zespół, który przegrał trzy ostatnie mecze z rzędu. No i jedno spotkanie zostało odwołane, odbędzie się 8 marca. Mam tutaj na myśli mecz z Wartą Poznań. Tam w ostatnich chwilach okienka transferowego doszło do kilku zmian kadrowych, kilku zawodników odeszło. Szkoda, bo buduje się nowy stadion i będzie trzeba go jakoś zapełnić. No ale Wisła Płock, powiedzmy sobie to szczerze, jest w kryzysie. Jakbym był takim bardzo ironicznym człowiekiem, to powiedziałbym kibicom Wisły Płock, spokojnie przyjeżdża Pogoń Szczecin, czyli ligowy Robin Hood i pewnie poprawi wam nastroje, ale nie, no mam mocną nadzieję, że Pogoń tym zwycięstwem z Wartą Poznań mocno się podbudowała, wracając do drużyny z Płocka. Tak, tam odszedł Dawo. Odszedł Krywociuk, dzisiaj został potwierdzony ten transfer do Korei. Także jest tutaj kilka takich naprawdę solidnych osłabień w drużynie z Płocka. Nie widać wzmocnień. Teraz testują napastnika, wychowanka Paris Saint-Germain, który ostatnio grał w młodzieżowych zespołach Feyenoordu. No ale tutaj też jest młody piłkarz, dopiero testowany. Na pewno nie ma co myśleć też o tym, że miałby wspomóc drużynę już w meczu z Pogonią Szczecin, skoro
jeszcze nawet nie ma tutaj żadnych podpisów na umowach. Czasu Wisła Polska, jeśli chciałaby się wzmocnić, nie ma wiele, bo okienko transferowe w Polsce zamyka się jutro o godzinie 23.59 w środę. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno oczekiwania po dobrej jesieni, po takim solidnym początku sezonu w wykonaniu Wisły Płock. Płocku zostały rozbudzone i teraz te porażki bolą. Tam jest jeszcze większy kryzys niż ten kryzys, w którym znajdowała się Pogoń Szczecin. Teraz też przegrany mecz z zespołem z dołu tabeli i zagrałem dalej bez Kuby Rzeźniczaka, który ma pauzę za czerwoną kartkę. No nie widać tam jakiegoś takiego dobrego prognostyku przed meczem z Pogonią. Wisła Płock miejsce 9, 28 punktów. Pogoń miejsce 5, 33 punkty, 5 punktów różnicy. Co ważne, tak sobie myślę, że do 3 razy sztuka, bo to trzecie wyjazdowe spotkanie Pogoni w tym roku. Niech tak się stanie, faktycznie, bo fajnie by było znowu zacząć lepiej punktować na wyjazdach. Z 2 ostatnich eskapad w tym roku przywieźliśmy 1 punkt. Jeżeli mamy być drużyną ze ścisłej czołówki, to troszeczkę mało, no ale wiemy, jak ten początek wiosny w naszym wykonaniu wyglądał, brakowało tej skuteczności i oby teraz ta skuteczność po meczu z Wartą poszła na jeszcze wyższy poziom, no i żebyśmy tę sytuację wykorzystywali taśmowo, bo no mamy piłkarzy, którzy potrafią to robić. Kamil Gierosicki, no przecież to, co zrobił przy swoim golu z Adrianem Lisem, no to naprawdę klasa światowa. Taki to Tomek jego, Frankowski z kiedyś. Tak, jego podanie do Luki Zachowicza, no tak. Kamil Gierosicki jest w reprezentacyjnej formie w tej chwili i zdziwi mnie brak powołania, jeżeli faktycznie miałoby go na liście pierwszych powołań Fernando Santosa nie być, bo Kamil pokazuje, że na to zasługuje, mimo swojego wieku i tego dużego doświadczenia, to powinien się w tej kadrze znaleźć, jeżeli chcemy w niej mieć jakiś piłkarzy z PKO Ekstraklasy, bo ciężko wskazać kogoś innego, kto wyróżniłby się na tyle, żeby takie powołanie w tych wiosennych meczach sobie wypracować. Mam nadzieję, że Kamil poprowadzi nas do kolejnego zwycięstwa. To jest też bardzo ważny mecz z kolejnego powodu. Gramy w Płocku z Wisłą, a za tydzień, jak już mówiłeś, u nas mecz z Rakowem. Raków sam w sobie przyciągnie sporo kibiców, ale myślę, że po tym zwycięstwie w Płocku to tych kibiców byłoby jeszcze zdecydowanie więcej, bo ludzie lubią przychodzić na Pogoń po wygranych spotkaniach wyjazdowych. Tak, lubimy się nakręcać, lubimy się pompować, że no teraz to już jak wygraliśmy... Żeby wreszcie ograć ten Raków, prawda? Tak, wygraliśmy te 2 mecze, to teraz ten Raków to już na pewno gdzieś tam siłą rozpędu zmieciemy z powierzchni boiska, także na pewno jest to pod tym kątem ważne, na pewno liczą też na to włodarze, że uda się ten stadion zapełnić, no bo no nie po to tyle lat walczyliśmy o nową arenę piłkarską dla Szczecina, żeby teraz przychodziło na nią po 7-8 tysięcy kibiców. Ja liczę i oczekuję znacznie więcej, na pewno tak samo jest w klubie, ale do tego potrzebne są wyniki. Taka jest publika w Szczecinie, ona potrzebuje wyników, ona potrzebuje gry o coś. Mamy już dość tego marazmu, takiego, który przez wiele lat gdzieś tutaj w Szczecinie nas dotykał. Te dobre wyniki, wysokie miejsca, to przecież wyskoki jednostkowe tak naprawdę i musimy cieszyć się z tego, co mamy w tej chwili, ale oczekujemy więcej. Mecz z Wisłą Płock w niedzielę w Płocku o godzinie 15. Trzymamy kciuki za portowców. Teraz jeszcze o jednej sprawie chciałem powiedzieć. Wracają rozgrywki Orlen Ekstraligi Kobiet. Przed nami mecz w Szczecinie, ale nie na Pogoni. Rozmawiałem z prezesem Burytą, co tam się stało. Powiedział, że grają na sztucznej nawierzchni, bo mimo tego, że jest taka pogoda wiosenna, no to jeszcze jest zima i wszystko może się zdarzyć, a nie warto popsuć tę murawę na najbliższe miesiące. Przed nami mecz z Medykiem Konin. To jest spotkanie bardzo ciekawe, ponieważ w pierwszej rundzie po raz pierwszy Pogoń wygrała w pierwszej kolejce na wyjeździe właśnie z Medykiem Konin, bo przecież pamiętamy, że wcześniej była Olimpią. No i teraz taki wynik 2-0 biorę w ciemno, wtedy 2 gole zdobyła Roxana Ratajczyk. I ja też taki wynik biorę w ciemno. Niewiele mówiło się zimą o naszej drużynie kobiecej. Dziewczyny i trener Dymkowski mieli czas, żeby solidnie popracować, poprawić mankamenty, które no, drużyna miała w rundzie jesiennej. Nie ma tam wielu ruchów, także no zobaczymy, jak będzie wyglądał ten pierwszy mecz z Medykiem. Poza dziewczynami do gry wracają też panowie z drugiego zespołu Pogoni Szczecin, którzy w Regionalnym Pucharze Polski w sobotę w Chojnie zagrają z tamtejszą Odrą. Są faworytem tego meczu. Wyniki meczów sparingowych rozgrywanych zimą są naprawdę bardzo, bardzo optymistyczne i no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych meczach wiosennych, bo no tam cel jest
jest taki, żeby powalczyć o ten awans do drugiej ligi. Jest to jak najbardziej możliwe, ale do tego jest potrzebne regularne punktowanie, także i panie, no i panowie z drugiego zespołu wracają do gry. Fajnie, bo nie będzie brakowało tych piłkarskich emocji w najbliższych tygodniach. To ja tylko powiem bardzo ważną wiadomość. Mecz Pogoń Szczecin kobiety kontra Medyk Konin 25 lutego, godzina 12, stadion na Kresowej. Nie stadion na Pogoni, ten mniejszy, bardzo kameralny i fajny, tylko stadion na Kresowej, na sztucznej nawierzchni. To spotkanie się odbędzie. Wracając do trzeciej ligi grupy drugiej, tam mówiliśmy, że piekielnie dużo zespołów chce awansować wyżej. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wreszcie rozważany jest pomysł, aby były baraże z zespołów z miejsc drugich, a nawet może drugich i trzecich o awans do drugiej ligi. Tak, tam pan Henryk Kula, wiceprezes PZPN z Podkarpacia albo z Małopolski, już teraz nie przypomnę sobie dokładnie, a nie chciałbym przekłamać, prowadzi taki proces, namawia kluby do tego, kluby trzeciej ligi do tego, aby pisały swoje przemyślenia na temat tego obecnego systemu rozgrywek, no bo wydostać się z trzeciej ligi do drugiej, to jest naprawdę bardzo trudna sprawa. W każdej lidze mamy po 18 zespołów, mamy 4 grupy, z każdej awans może wywalczyć tylko jedna, a w każdej grupie mamy co najmniej 2-3 drużyny, które chciałyby pomyśleć o grze w tej drugiej lidze. A u nas to 5-6. Tak, u nas tutaj w naszym tym okręgu takim, no powiedzmy, jest tych zespołów nawet jeszcze więcej. W tej chwili procedowane nie ma pomysłu jeszcze na to, jak dokładnie miałoby to wyglądać. Czy miałoby być to mecze barażowe pomiędzy na przykład drużynami właśnie z tych drugich miejsc trzeciej lidze, wyłonienie na przykład 5. zespołu do awansu, czy może bezpośrednio mecze z kolejnymi miejscami w drugiej lidze. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest takie parcie ze strony klubów trzeciej ligi, żeby to zmienić. No i ja się nie dziwię, bo naprawdę jest kilka fajnych drużyn, nawet pod względem kibicowskim w tej trzeciej lidze, które zasługują na to, żeby grać wyżej i fajnie by było, żeby miały taką możliwość, a z drugiej strony w drugiej lidze trochę takiej mniejszej stagnacji też by się przydało, więcej zespołów musiałoby walczyć o utrzymanie, także na pewno byłoby to z korzyścią zarówno dla zespołów, jak i dla piłki. Gdybym ja miał decydować, to najpierw mecze zespołów z drugich miejsc i te dwa zespoły, które wygrywają, te baraże grają z tymi miejscami 13 i 14 o utrzymanie dla nich i o awans do drugiej ligi dla tamtych. Nie byłby to głupi pomysł, także zobaczymy, co tam mądre głowy wymyślą, wywnioskują i musimy czekać na jakieś konkretne informacje, bo na ten moment, to mówię, było zbieranie opinii i chęci od trzecioligowców, żeby w ogóle w tym kierunku ruszyć, bo nikt nie chciał się w tym wcześniej zająć. No dobra, to słyszymy się za tydzień w 81. wydaniu audycji Pogoń FM w drodze do Europy, oby po Płocku ta droga do Europy była krótsza. I oby w tak samo dobrych nastrojach, co najmniej tak samo dobrych nastrojach, przyszło nam się tutaj spotkać i pogadać troszeczkę dla naszych słuchaczy. A potem przypominamy mecz z Rakowem. Dziś od nas to wszystko. Daniel Trzebacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dziękuję. I Sebastian Roszkowski, Super FM. Także serdecznie dziękuję. Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.